Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SkowronV i zapraszam do kolejnego odcinka serii Resident Evil Revelations 2. Na moim kanale pojawił się już cały pierwszy epizod, który był nagrywany jeszcze na starym komputerze, także była rozdzielczość gorsza, grafika gorsza i w ogóle chodziło jak gunwo momentami. I było tam 8 odcinków. Pierwszy epizod zajął mi 8 odcinków, teraz przechodzimy już do epizodu drugiego. Zobaczmy, ile odcinków nam to zajmie. Główna kampania. I teraz mam nadzieję, że jak wezmę kontynuuję, to raz jeszcze pojawi się filmik. W ogóle, a propos filmiku, bym pokazał wam... Albo dobra, olać. Szczerze to olać. Tak dla przypomnienia może sprawdźmy, jakie ostatnio, bo tę grę nagrywałem ostatnio na moim kanale parę miesięcy temu chyba jakoś. Tak więc no już troszeczkę czasu minęło i już nie pamiętam praktycznie nic, ale sobie włączyłem na chwilę, żeby sprawdzić, czy save'y, które zgrałem sobie z pendrive'a na tego kompa działają i tak dalej. Wszystko jest ok. Tak więc przejdźmy już może. Mam nadzieję, że będzie filmik. Raz jeszcze, że nie będzie... Tak. I to jest w ogóle bardzo dobre, to jest genialne. How do you know? Well, that's one thing they're left out of the brief. Jesus, is anyone even out there? Your daughter's name is Moira? Yeah. She's dead. What? No. Polecam. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków na moim kanale, poprzedniego epizodu, to polecam, zachęcam do obejrzenia. Niezłe jajca były. Naprawdę. Naprawdę były niezłe jajca. I też zmniejszyłem trochę czułość mikrofonu, bo zauważyłem w ogóle, że tutaj z jakiegoś powodu szumy są, gdy jest zbyt duża czułość, więc troszeczkę ją zmniejszyłem. Więc będę musiał trochę głośniej mówić. Mam nadzieję, że będzie ok. Nie wiem też, czy nie będę musiał ściszyć trochę. Dlatego zaraz zrobię pauzę i zobaczę, jak to wyszło. Powinienem był zrobić test wcześniej, ale... Is this the place? The Basid? Whatever? Yeah. Where life begins. A więc... Mamy dwójkę innych ludzi, którzy podobnie jak Claire oraz Moira zostali złapani i mają też te bransoletki. Thompson's? Yeah. Przepraszam. I'll be examining this. Oh, both. Shh. To jest siostra Chrisa. Znacie się? Redfield. You're alive. All right, get up. Oh God, you owe me a pair of underpants. Come on in. Newbie's okay too. Newbie. Okay, musieli być na tym spotkaniu z tego pierwszego filmiku. Any requests? Jaka miła atmosferka. Włosek. Włosek. No i dobra. Jeszcze chwila i sprawdzę. Czy nie jest za głośno. Za chwileczkę opowiesz, przyjacielu. Cóż, szczerze, wydaje mi się, że jest ok. Natomiast mnie trochę cicho słychać i nie mogę naprawdę się bardziej podgłosić, więc żebyście ogólnie mogli sobie podgłosić, to ja ściszę tę grę troszkę. Ja wiem, o ile nie wiem, głośność czatu, to nie wiem nawet o co chodzi, ale ściszę też trochę. No załóżmy coś takiego, zostawmy na razie na takich ustawieniach ten pierwszy odcinek, zobaczymy czy będzie to znośne. Podejrzewam, że tak. Po prostu sobie ogólnie podgłosicie trochę. Rozwala mnie ten jej wyraz twarzy. But I remember to take his bracelet. Eddie would want me to find out how it ticks. You chopped off his fucking hand? Sometimes you have to make the hard choice. Come on, let's see what's in this building. Okej, no jak widać jest, mimo już to jest na full rozdzielczości i grafice, to nadal wygląda to dosyć klimatycznie. Więc fajnie. Myślałem, że jak włączę full te detale wszystkie, to tak trochę straci na klimacie, bo szczerze odpalając w takiej beznadziejnej rozdzielczości na starym kompie, to też na wonny środek chemiczny. Na swój sposób też miało to jakiś tam fajny klimat dodatkowy. Ubranie, spoko. Klot, części materiału bardziej powinno być przetłumaczone, ale okej. What do you want? I need to throw you at the wall and see who sticks and who doesn't. The wall in this case is a special virus that I injected into each of you. You what? We will all die. There's no question of that. But one of you still has a chance of dying well. I'm no lab rat. Could stick it right up her all seeing ass. But if we've been infected with something, that bitch stuck a needle in me. Just put it out of your head. Redfield, walk with me. Yeah, not yet. No, wait. Come on. Jak tu się noża używało? Jak to się używało? Aha, po prostu bez prawego przycisku myszy. Dobra. Mamy ammo. Jak tu się wchodziło? Aha, to się tabulatorem się tak... Może ty coś znajdziesz tutaj? Czy nie? Bo ona ma też szukanie tych przedmiotów świecących w ciemności, co nie? Aha. Dobra, faktycznie nie trzeba w ten sposób. Już mi się zapomniało. O! Co my tu mamy? Topas, bierz. Właśnie tutaj mamy punkt czegoś tam, nie wiem czego. Ale za nie możemy właśnie sobie te umiejętności dokupywać. Jak tu się w ekwipunek wchodzi? Za cholerę nie pamiętam, ale mamy tutaj mapę. Pod F, nic, G, H, J, orzesz, no i ammo w dupę poszło. A tutaj naprawdę są duże problemy z amunicją. W sumie spoko, bo troszeczkę jakby nie było wrócili do klimatu starych, dobrych rezydentów, których naprawdę nie można było sobie pozwolić, o, pod C, nie można było sobie kompletnie pozwolić na Weź to. Daj to jej. Przekaż. I to też. Dobra. O czym ja mówiłem? Nie można było sobie w starych, dobrych rezydentach pozwolić na eliminowanie wszystkich przeciwników. Za cholerę nie można było sobie na to pozwolić. Bo byśmy po prostu się wysrali za mną i nie mielibyśmy później żadnych szans z ewentualnymi bossami i tak dalej. Na przykład w Resident Evil 3 czy 1 bardzo dobrze wspominam. No dobra, to idziemy, jak musisz mi coś pokazać. Man, I hope Fisher's okay. Neil? Spoko. Neil was with you? Yeah. We got split up on the way here. Dawaj, stary. Otwierasz to czy co? A, ja to muszę zrobić. Ciekawe. A może ja wcale nie chcę. Helikopter, to mi się kojarzy z jedynką. Co to za wieża jest? Robi wrażenie. Do you think you can fly this? Once I repair it, but there's not enough voltage. It needs a new battery, some fuel. Oh, and we're gonna find exactly what we need in this shit dump. From my experience, yes. Help me look. Aha. Spoko, to mi się z kolei kojarzy teraz z Left 4 Deadem, tylko żeby nas jeszcze atakowali zombiaki w tym momencie jakieś. Jak się zmieniło broń? Dwójka. Dobra, może przeładować? Nie, to jest dwulufowa w ogóle strzelba, tylko dwulufowa ma... No... Dwulufowa to nie jest to samo co nie wiem jak to nazwać, nawet dwunabojowa. Tak szczerze, nie wiem. No tutaj chyba niczego nie będzie. Muszę się rozejrzeć raczej wcześniej. Tutaj coś... Mogę to otworzyć? Nie mogę. No to będziemy sobie grać i eksplorować tak jak wcześniej. Może tobą trochę coś odkryję, coś się zaświeci. Pusta butelka. Tutaj... Aha, dobra. Troszkę mi się zapomniało, jak się to robi. A. No dawaj. Co, nie trafiłem? Tutaj gdzieś. Ła, ledwo. Jak otwieranie zamków w tym. W Skyrimie, co? A propos Skyrima, jeżeli nie widziałeś odcinka, to powinien być teoretycznie wczoraj. Dzisiaj mamy wtorek. Kiedy wychodzi Resident Evil Revelations 2. Z tego co się nie mylę, już nawet nie jestem pewien co ja gadałem. Na ten moment w tym 7 days, 7 games. Ale chyba tak właśnie powinno być. Proch strzelniczy. Ja mogę sobie tu coś pokombinować. Mojra. Masz na to miejsce, lalka? Nie masz na to miejsca. Ja tu w ogóle mam problemy. Te skrzynki z częściami... Właśnie, tam przecież w budynku przecież jest... Co to było? Wchodzimy tutaj. Tutaj było bezpiecznie. To. Tak. I teraz ładujemy to buffami jakimiś. Szybkostrzelność. Zamieńmy na to. Mogę jeszcze jedną? Nie możesz wykorzystać kilku części z tej samej kategorii. Ale przeładowanie szczerze wolałbym w shotgunie szybsze, bo szybkostrzelność w shotgunie mnie jakoś nie bierze. Chociaż biorąc pod uwagę to, że nie mam już nic innego do wyboru, to już weźmy też również szybkostrzelność. I strzelba jest już całkiem fajnie zbuffowana, oczywiście, co prawda, tymi najsłabszymi chyba rodzajami w ogóle buffów. Ja byłem na górze? Byłam na górze. W ogóle ten dom mi się kojarzy z jednym z domów, które są w 7 days to die. Są takie niemalże identyczne. Tak jak o tym myślę teraz. I 7 days też powinien się pojawić na moim kanale, tyle że w niedzielę. W niedzielę powinny się pojawić kolejne odcinki. Jeżeli nie, no to będzie to jakaś inna gra, na przykład League of Legends. Ale, co ja tu mam? Co my tu mamy? Jest tutaj coś? Jest jakaś skrzyneczka, w której... Dobra. Dobra, już wiem o co chodzi. Będziemy tutaj tym barym później z tą małą. W ogóle na mapie coś jest. Dopiero teraz zauważyłem te kropki niebieskie. Co one oznaczają? Tobą tutaj nie chcę chodzić. Jesteś trochę useless. Myślę. Co to? Ło! Leży. Kwiczy. Szybko dosyć padł. Spoko. Butelkę eksplodującą akurat już mam w ekwipunku, dlatego się ona zestakowała. Dokładnie. Fajnie. Ciekaw jestem, czy będą się tutaj respić ci przeciwnicy cały czas. Świder, proszę. Od razu nam gra nas informuje, co konkretnie jest nam potrzebne. Co to? To nie brzmi dobrze, to mi się kojarzy z Resident Evil 4. Z kolesiem z piłą mechaniczną. No zresztą z piątką też. A kolesie z piłami mechanicznymi byli zawsze źli. Zwłaszcza w piątce. To był taki badass, że już o wyższych poziomach trudności nie wspomnę. Jak się go zabiło, to po jakimś czasie on jeszcze wstawał i szalał jeszcze bardziej niż ten, niż jak nie był ranny w ogóle. Łom, dawaj. Aha. Tutaj gdzieś. Chwila. Szczerze, jak mogę to zrobić zetką. O, pięknie. No co jest? A to są na dwa zamki. Nie! Nie trafiłem se. Ale dobra, teraz tylko jeden został do otwarcia. Ale jest w tym samym miejscu, w innym trochę, co? Czy w tym samym mniej więcej? Gdzie to jest? Tutaj? Oh, ledwo co? Skrzynia z częściami kolejna. A ty nadal nie masz miejsca, mimo że wykorzystałaś 2 te. To możesz przekazać, bo jej się to zestakuje. A może ja coś zrobię, może ja coś skonstruuję? Połącz. Okej. A to połącz z pustą... Okej. To. Ciekawe. Coś jak... coś jak pipe bomb w Left 4 Deadzie, co nie? Dobra, mamy miejsce na części, które nie wiem co dają jeszcze. To jest jakaś ściana, ale patrząc na mapę wydaje mi się, że ona zostanie zburzona może później jakoś czy coś. I tam jest dalej przejście. Okej, ale generalnie to jest zarąbisty klimat z 4, muszę przyznać. Biorąc pod uwagę jeszcze te medaliony, te emblematy, to już w ogóle. Nie, spoko klimat. Może bać się może nie boję, ale jest dosyć klimatycznie, dosyć dobrze to wygląda. Ej, on tu jest po tej... O, fuck, on tu autentycznie jest. Tak, tą butelką chcę rzucić. O nie, stary. A to suka. Fuck. Okej. Dobra, rozwalmy cię tak. Staniesz jeszcze? Nie, oni nie są aż tak wytrzymali. To nie są jacyś tacy mini-bossowie. Ale tacy troszeczkę lepsi przeciwnicy. Może trochę przesadziłem, żeby marnowałem aż tyle na niego. Po prostu zapamiętałem go jako niezłego badasa, dlatego tak postanowiłem go dosyć sprawnie rozwalić. Wow. Spacer po plaży. Fajnie. No dobra. Gościu rozwalony. Ale co z tego? Tutaj może coś z drugiej strony. Rubin jakiś. Tutaj nic. No nie wiem. A będzie to jakieś wejście do tego budynku? Jakieś inne? Świder. Ty masz kurwa coś na plecach, ty pat... Co za... No jasne. Masz shotguna? Czy mi się wydaje, stary? Ej, ty masz shotguna. Ty jesteś całkiem useful. Zależy jeszcze, jak się nim posługujesz. Ej, zarąbiście wygląda. O kurde, broń nowa. Ej, powiedzcie mi, czy on nie wygląda perfekcyjnie jak zombie? Tylko żeby jeszcze wstał, nie? To byłoby już mega. Oj, czytanka. Szczerze poczytam, ale będę robił pauzy. No i zdech ze spragnienia najwidoczniej. Koleś. Trudno. Ale mamy nową broń. Która... nie wymaga miejsca tutaj na szczęście. W ogóle do shotguna mamy całkiem sporo. Jeżeli mamy do shotguna tak... Aha, nie przeładowałem tyle. A może nie mieści się w jednym staku, to warto z niego korzystać, tak żeby nie zajmował niepotrzebnie miejsca. Pistoletu automatycznego, no to akurat bym wolał, żeby nosiła Claire. Natomiast ty możesz sobie wziąć to, tak szczerze. A to możesz połączyć z tym i przekazać. Aha, czy ja wszystkie tamte zużyłem, eksplodujące te, a nie wabiki. A może to i lepiej, może wabiki będą fajniejsze, lepsze, skuteczniejsze, kto wie. Jest dosyć ciemno i szczerze trochę mnie irytuje ta Claire, ona dosyć tempo świeci, chociaż jak już zacznie, to znośnie jest. Co my tu mamy? Amunicja pistoletowa, to ty bierzesz. I czy się dalej mieści w jednym staku? Tak, nie pamiętam ile w jednym staku się do pistoletu akurat ammo mieściło. A tutaj nie znalazłem żadnego quest itemka, nie? Są tutaj same te... jest tylko ten, ta notka. Tu nic nie ma, nie? Bo to jest już tekst. No to trochę ślipa, szczerze, że tutaj znalazłem tekst, broń. Co? A w którym miejscu będziesz chciał wiercić? Tutaj może. Ty, nie wiem. Chyba, że jest jeszcze gdzieś jakieś inne miejsce, gdzie on mógłby się przewiercić, a ja go po prostu przeoczyłem. Nie wiem. Będę trochę tutaj łaził. Coś czuję i nie wiedząc gdzie iść i co robić. Ale... to jest od drugiej strony zamknięta. No i się tutaj raczej nie przewierca. Nie wiem. Może większą mapę nie. Większej mapy nie odpalę, bo nie ma. Muszę sobie poradzić z tym, co widzę. Tutaj jest jakaś drabina. Ale jak się do niej dostać? Mhm. Tam jest jakieś przejście. A trzeba by wejść na drabinę chyba. Ewentualnie tędy, a tutaj drabina jest uszkodzona, ale Claire powinna sobie poradzić. Chyba nie będzie coś na zasadzie, że... Chwila, tutaj jest to niebieskie dziadostwo. No wejdźmy. No serio? Aż tak? No chyba nie... No to nie było konieczne, przecież ta drabina była naprawdę nisko. Ojej. Aha, i co, może zaskoczyć od razu po prostu, czy jak? Nie. Ale ona tu sobie nie poradzi. Ona tu zdechnie. Wyłącz, wyłącz to. Stara. Uf. Dobra, otwieraj to. Może zamknij drzwi. Nie mogę zamknąć drzwi. Znowu dwa zamki. Nie, to mnie będzie irytowało. O! Wow, za pierwszym razem. Ach! Wow, to było dobre. Lajki za to. Torba z rozszerzeniem Moira. Ej, zaje dobrze. Co? Co? To było. Co to było? Co to było? Łowo! Wow, 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 wow. Weź to jeszcze. Uciekaj! Uhu! Oślep go. Oślep. On się zasłania. To nie fair. O! Lecy się. No. Cholera twarda, no suka. Ale to naprawdę... Teraz chyba eksplodowało dopiero, nie? Ja pierdzielę. Strasznie dużo czasu mija, zanim tamto dziadostwo eksploduje. Słabe to jest. Nie podoba mi się to w ogóle. To dziadostwo. Tak szczerze... To jest bardzo skuteczne. Mamy akumulator już. Fajnie. Dobra, przejdźmy może do tego. Przetestujmy. Mamy akumulator, ale to nic. Na razie mnie to nie ustawia. Co mamy przewiercić? Zaraz będziesz wiercił coś. Nie wiem jeszcze co i gdzie, ale będziesz wiercił. Nie martw się. Dobra. Tam już nie ma chyba sensu się wracać. Nie wiem, czy tam coś pominąłem, czy też nie, ale... Walić to... Lecimy tędy. Coś słyszę. Niepokojące dźwięki. O, tutaj coś jest. Halo, przyjaciel. Gdzie on jest? No nawet nie biegłem sprintem, zgubiłem go. Gdzie on jest? Gdzie ten człowiek poszedł z tym świdrem? Chodź. On musiał jakoś okrężną drogą iść. Idziesz? Ty tem papało. O ludzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szczerze to się wczuwam w tę grę. Nie wiem co zaraz na mnie wyskoczy. Nie odsunę się. No i co mi się stanie, jak się nie odsunę? Skąd? Oni wyglądają jak z jakiegoś Outlasta czy coś. Okej, mają coś na sobie, jakieś dziwne bąble, ale najwidoczniej są ich słabym punktem. O fuck, duży. Kurwa, da się tu jakoś unikać, ja zapominam, że tutaj można... Nie, ja nie krwawię. Tu są jakieś uniki, tylko... Aha, jestem w ciemnej dupie. O, teraz. Dobra. Wow! O, halo. Halo, halo. Dobra, padli. A ja muszę się wyleczyć. Już? Padłeś? Chyba ją. Przewierć się szybciej, pajacu. Jezu. Szybko. Okej, we're in. Thank you. Przejdź. God damn it. Dobra, trochę pistolecikiem sobie teraz postrzelamy. Okej. Okay. Shotgun, do shotguna, do shotguna, do shotguna. 10 aż. No to jestem ustawiony. Kurczę, to uczucie, gdy w grze znajdujemy nagle dużo amunicji. Boss jakiś będzie, czy coś. Leżeć. Okej, mamy paliwo. Spoko. To lecimy. Ale bardzo możliwe, że kolejny, że... że zajmiemy się naprawą tego helikopterka dopiero w kolejnym odcinku. Ale jeszcze się upewnię. Oj, zdecydowanie już ponad 30 minut, tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Szło całkiem nieźle. Szczerze wam powiem, że nie lamiłem aż tak bardzo, jak mogłem lamić. Jeden heal, trochę tych krwawień zużytych. Chodzi płynnie, chodzi pięknie, wspaniale. Jestem zadowolony z nowego komputerka. Jest fajnie. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na moim kanale. Ja byłem SkowronV, no i pozdrawiam. Życzę miłego dnia.